Mare. Marundis, Draven, Sardine. Cześć, jestem Karincia i witam Was w pierwszym odcinku z serii The Sims Średniowiecze w grze The Sims Średniowiecze. Gra The Sims Średniowiecze, jeśli ktoś nie wie, jest to tak naprawdę młodsza siostra gry The Sims 3, czyli ta gra ma ten sam silnik jak gra The Sims 3. Jest trochę inną grą, ale powiedzmy na podstawie gry The Sims 3 została zrobiona, więc dlatego niektóre mechaniki oraz troszeczkę wygląd całej gry jest podobny do gry The Sims 3, ale to jest tutaj gra, w której mamy bohaterów i tymi bohaterami przechodzimy dane misje. I tak naprawdę nie jest to właśnie taki wolny świat jak w grze The Sims 3 czy The Sims 4 czy innych, ale to właśnie jest taka gra, gdzie przechodzimy misje i musimy dbać o nasze królestwo. Jeszcze takie dwie małe rzeczy na boku. Po pierwsze, mogę trochę dziwnie brzmieć, bo się przeziębiłam 2 dni temu, więc dlatego mogę mieć czasami trochę taki głos, jakby mówiła przez nos, bo mam cały nos zakatarzony, więc wiecie, trochę mój głos się zmienił przez to. Druga sprawa jest taka, że napiszcie mi w komentarzach, czy jakieś czasami odgłosy nie są za głośne, jeszcze tego nie testowałam. Zobaczę na nagraniu, jak to wszystko wyjdzie i właśnie zobaczymy, czy te wszystkie odgłosy nie są czasami za głośne, jakby coś, to na następny odcinek ja to wszystko pozmieniam. Jakby coś było nie tak, w szczególności ta muzyczka w tle, która tutaj jest, musiałam ją na pewno trochę ściszyć, a więc ona już jest trochę przyciszona. Ale jakby później jakieś odgłosy, nie wiem, rozmowy z Simów były za głośne, czy coś takiego, to piszcie w komentarzach, jakby czasami to mnie, wiecie, zagłuszało. To jest tak naprawdę moje pierwsze podejście do tej gry i moje pierwsze podejście do nagrywania tej gry, więc wiecie, to jest jeszcze wszystko nowe i świeże i w ogóle. Czasami też taka jedna sprawa, kursor może być troszeczkę przesunięta, więc ja na przykład klikam teraz na 3 kropki, on jest teraz, ten kursor u Was na ekranie ponad tymi 3 kropkami. Więc ten kursor jest lekko przesunięty, ale to dlatego, że muszę mieć grę w trybie okienkowym i troszeczkę to się źle skaluje w programie do nagrywania, ale tak musi to już pozostać, bo ja tak muszę to dla Was niestety nagrywać, a więc taka tutaj mała sprawa. Ale przejdźmy już do gry The Sims Średniowiecze, już do samej gry. Odcinki z tej gry na moim kanale będą się pojawiać zawsze w czwartki o godzinie 12, więc co czwartek zapraszam Was o godzinie 12 do serii The Sims Średniowiecze. Teraz już opowiem Wam co nieco o tej grze, bo co nieco sobie o niej poczytałam, pooglądałam innych youtuberów. Tak jak mówię, ja jeszcze w tę grę nigdy nie grałam, to jest moje pierwsze podejście, więc zobaczymy jak mi tutaj pójdzie i jak tu wszystko mi samemu wyjdzie. Po pierwsze, w królestwie mamy 4 aspekty, które musimy rozwijać. Musimy je rozwijać w miarę, powiedzmy, równolegle, o, bo jeśli ich nie będziemy rozwijać w miarę tak samo, to później na przykład będziemy mieli na przykład dobrobyt, powiedzmy, o, tutaj prawie na maksa, a będziemy mieli mało ochrony, to wtedy to będzie miało jako na przykład bardzo dobre, a to będzie wtedy fatalne, a więc taki status. A jak będziemy wszystko to razem rozwijać, to wszystko będzie ok. Myślę, że to się też w przyszłości okaże, to wszystko, a więc to wszystko zobaczycie też w przyszłości. Obecnie robię ambicje nowe początki, gdyż to jest pierwsza ambicja dostępna w grze The Sims Średniowiecze, jak ją zaczynacie, więc te ambicje robię. Obecnie potrzebujemy monarchy, którego wprowadzimy do tej sali tronowej. Wybrałam tradycyjne umeblowanie sali tronowej. Jeśli ktoś wie, o czym mówię, to na pewno go to interesuje. Mogłam wybrać jeszcze nieumeblowaną salę tronową, ale ja stwierdziłam, że niech już będzie umeblowana, mnie się jej meblować na pewno nie chce. No to co? No to musimy teraz wybrać naszego monarchę, a więc idziemy tutaj. Ja myślę, że ja sama stworzę naszego monarchę, nie będę tutaj wybierała żadnego z tych monarchów, nie, ja sama stworzę naszą monarchinię, a więc przechodzimy do trybu tworzenia Sima. Więc już pierwsze widzicie, że to gra jest podobna troszeczkę do The Sims 3, co nie? Ma troszeczkę taki klimat The Sims 3, ale utrzymaną w takim stylu średniowiecznym. No dobrze, tutaj zrobimy małą pauzę i ja teraz sobie na spokojnie stworzę naszego monarchę. I jak widzicie, naszym monarchą jest kobieta, a kobieta ta nazywa się
Julia Capulet, a więc jest to tak naprawdę nawiązanie do Romea i Julii Szekspira, gdyż całe to królestwo, jakim będzie nasza Julia zarządzała, nazywa się Werona, a więc tak, nasza kochana Werona z Romea i Julii. W komentarzach też możecie napisać, jakie inne postacie z Romea i Julii mogłyby być bohaterami właśnie tej serii, bo oprócz monarchy jest w sumie 10 bohaterów w grze The Sims średniowiecza, a więc jest monarcha, jest kowal, jest mag, jest medyk, jest kupiec, bard, kapłan piotrański, kapłan jakubiński, szpieg oraz rycerz. A więc które postacie z Romea i Julii by się nadawały do której, na którego bohatera? Piszcie w komentarzach, więc nasza Julia jest tutaj piękną królową. Oczywiście nie musi to być tak, wiecie, jak w książce, że ten jest, wiecie, to ma być tylko inspirowane, opowiedzmy, Romeem i Julią, a więc tak naprawdę Romeo naszej Julii nie musi się z nią nigdy ożenić, ani nic takiego, nie musi być tu między nimi żadnego romansu. Powiedzmy, zaczerpniemy tylko imiona i nazwiska z tej książki, a więc żeby było tak troszeczkę tematycznie, zawsze Romeo i Julia, wiecie, z takim średniowieczem mi się kojarzyło, więc jak najbardziej tutaj uskutecznimy właśnie ten motyw, w szczególności, że ja lubię Romea i Julię. To był pierwszy dramat, który mi się naprawdę bardzo, bardzo mocno spodobał. I od tego momentu taki mam troszeczkę sentyment ogólnie do dramatów i lubię je czytać, a więc Romeo i Julia jak najbardziej. Pokażę Wam jeszcze może cechy naszej Julii, a więc ona jest uprzywilejowana, zabawowa oraz wyuzdane. Jakoś tak niezbytnio pasowały mi do niej różne cechy, więc wybrałam jej te trzy. Zobaczymy, jak się będzie z nimi grało. Zobaczymy, ale już może przejdźmy do gry. Już 6 minut ma tutaj, a więc jak najbardziej. Skarbiec, dobra. Ja już widzę, że ogólnie tutaj gra mi podpowiada, bo jak tylko tworzycie grę, to najpierw Wam się pokazuje samouczek, a więc tutaj już widzę, nasz samouczek idzie dalej. Ja widzę, że mam troszeczkę poucinane niektóre napisy. Mam nadzieję, że Wy tutaj macie wszystko dobrze. Później sobie zobaczę na nagraniu, jak to jest. Dobra. Dlaczego tutaj nie mogę tego zamknąć? Oczywiście gra. Mówię, to jest samouczek i dopóki nie przejdę pierwszej misji, to ja nawet nie będę mogła gry zapisać. Więc jak najlepiej, żebym jak najszybciej to przeszła, bo muszę przejść właśnie tę pierwszą misję, by móc w ogóle zapisać tę grę. Więc dzisiaj w całości przechodzimy pierwszą misję. Oczywiście ambicja się skończy, gdy punkty misji nam tutaj na zero spadną. A więc wtedy się tak naprawdę ta seria ukończy, gdy ukończymy tę ambicję i gdy nam punkty tej niemocy, tylko misji spadną do zera. Oczywiście najpierw muszę zrobić pierwsze kroki, tę misję wygasę po dwóch misjach. Proszę, proszę, ale to oczywiście to jest samouczkowe wszystko. A więc nareszcie opadł pył po budowie wspaniałej sali tronowej. Ziarna chwalebnego nowego królestwa zostały posiane i wkrótce urośnie cywilizacja, która zajmie ziemię na wiele mil we wszystkich kierunkach. Jedyne, czego potrzebowało teraz miasto Werona, to władca, ktoś mądry i potężny, kto zdoła zjednoczyć lud dla dobra królestwa. No dobrze, idziemy dalej. Oczywiście tutaj mi podpowiada wszystko gra. Oczywiście mamy jedno podejście, bo czasami jest kilka podejść w niektórych misjach. Więc mamy jedno podejście. No i jedną osobę do wybrania, monarchę, no bo mamy tylko monarchę. Budowa królestwa od podstaw nie była prostym zadaniem. Ktokolwiek podejmie się tej niesamowitej misji, musi zdobyć zapasy, zapanować nad rozkwitającą populacją oraz powstrzymać element przestępczy. Oczywiście już ruszamy do naszej misji. Wow, 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 wow. Dobra, trochę widzę, że mi się tutaj gra wczytuje. Okej, wszystko się wczytało, dziękuję. Gro, nie będę tego nawet czytała, jak ktoś chce. Niech sobie poczyta, a tutaj mówi o pauzie, o w ogóle wszystkim. Okej, moja sala tronowa jest nareszcie gotowa. Budowniczy pracowali ciężko i owoce ich pracy są doskonale widoczne. Ja i mistrz budowniczy Bogdanek musimy się spotkać, więc zabieram się za przygotowania. Szybka wizyta przy zwierciadle na górze powinna wystarczyć. Okej, więc tak wygląda nasza sala tronowa. Na razie troszeczkę ubogo. Tutaj by się jakieś ławki przydały czy coś, co nie? Troszeczkę. Tutaj widzę, że mamy... O, nawet stół karciany mamy. Tutaj troszeczkę widzę do pogadania miejsce. Ciekawie, ciekawie, ciekawie.
A tutaj widzę, że mamy miejsce do naszej pracy. Mamy stół skryby oraz mapę taktyczną. Ok, na górze tu taką jadalnię mamy. Proszę, tutaj będziemy jadać. Tu mamy nasze łoże. Oczywiście kółka nie chcę, bo to kółko jest do przechodzenia pomiędzy widokiem na całe miasto, a tutaj tym. I tutaj mamy naszą, widzę, sypialnię. I my co tu musimy zrobić? Wystrój się w zwierciadle na górze. O właśnie. Więc chodź nasza Julio, wystrój się. Ja oczywiście większość tutaj rzeczy mam obcykanych, bo jest podobne jak w The Sims 3 i w The Sims 4. Więc ja mniej więcej sterowanie mam opanowane, chociaż wiecie, jeszcze nie bardzo. Tak jak mówiłam, jest to gra, gdzie musimy wypełniać misje. Każda misja ma różne zadania, które musimy po kolei wypełniać, by dostać kolejne zadania. Trochę standardowo. Tutaj nam się pokazują zadania codzienne, jakie musi wykonywać nasz bohater codziennie rano. Chyba o 8 czy o 9 dostaje się nowe zadania. Przepraszam za to małe cięcie, ale oczywiście reklama dzwoniła, jak żeby inaczej. Ja mam nadzieję, że do Was chyba też wydzwaniają cały czas różne reklamy. No niestety. Dobra, ale wracamy do gry. Już się nasza Julia wystroiła i teraz nam przyszło powiadomienie. Doskonale, teraz mam trochę lepsze skupienie. Utrzymywanie skupienia ułatwi mi dokonywanie wszelkich podróży, w których mogę brać udział. A skoro o tym mowa, mistrz budowniczy Bohdanek to osoba, którą muszę znaleźć. Należy do gildii budowniczych potężnego filaru społeczności. Musimy porozmawiać o przyszłości królestwa Werona. Oczywiście, że tak. A więc mamy naszą Julię i teraz sobie porozmawia z budowniczym, którego mamy tutaj. O właśnie, wskaźnik skupienia, bla bla bla, ja Wam o tym wszystkim poopowiadam. Oczywiście śledź mojego Sima, mogę śledzić mojego Sima, to też wiem, dziękuję gro. To The Sims średniowiecze, ja może o, nie mogę się oddalić, o, nie, ja się chcę oddalić, o właśnie. Ma troszeczkę taki wygląd, powiedzmy, domku dla lalek, bo jedna ściana, ta ściana pierwsza jest otwarta, a wszystkie inne, proszę, tutaj są, nie są otwarte, ja przepraszam, tak latam kamerą. No dobrze, mam nadzieję, że to nie będzie źle wyglądać na nagraniu. Jak widzicie, teraz musimy porozmawiać z mistrzem budowniczym i też mamy taki żółty do niego wskaźnik, a więc z nim oczywiście rozmawiamy. Chyba o zamku mamy z nim porozmawiać. Tak, o zamku jak najbardziej. Ja oczywiście z przyzwyczajenia już steruję tutaj klawiaturą numeryczną, a więc 1, 2, 3 i 0 na pauzę. Wiecie, tak z przyzwyczajenia, tak? 0 na pauzę, tak. A więc tutaj też to działa. Wspaniale. Muszę pamiętać, by zawsze stopować, bo te później powiadomienia znikają. Nie ma jak w The Sims 4, że wiecie, mogę sobie je później przeczytać czy rozwinąć. Nie. Tutaj czegoś nie przeczytam, to mi zniknie. A więc czytamy. Sala tronowa jest gotowa, moja pani. Będziemy potrzebowali więcej zapasów, by rozpocząć następną budowę w królestwie. Drewno, kamień i surowce to załatwią. Okej. Wspaniale. Co dalej musi rozrobić Julia? Julia oczywiście lubi od czasu do czasu ubrudzić sobie ręce dla dobra mojego królestwa. Muszę wybrać się do lasu i zebrać trochę potrzebnego drewna. Pewnie nam teraz powie tak. I teraz nam podpowiada, byśmy użyli naszego oczka wszechwidzącego i się w tę drugą stronę nakierowali na las. Mamy też znaczek, idź do lasu. Ten znaczek cały czas nam towarzyszy, więc wiecie. Ale oczywiście wybieramy się na lokację, gdyż tak nam tutaj podpowiada. Możemy się wybrać z powrotem tutaj. Ale już wybrałam, niech mi to zniknie powiadomienie, halo, już zrobiłam to, o właśnie, mogę też użyć tego, dziękuję, ale ja nie chcę, ja chcę śledzić moją simkę, wiem, od 1 do 3, 4, już gro, zrobiłam wszystko, halo, dobra, pośledzimy sobie Julię, która tutaj idzie przez chaszcze i lasy, wiem, zrobiłam to, halo, grono, o, tak kazałeś mi, dobra. Nie lubię tych powiadomień, naprawdę chciałabym, żeby ten samouczek jak najszybciej się skończył. Ach, las. Z pewnością wiele przygód czeka mnie w tym lesie. Tutejsze dzikie kwiecie jest szczególnie piękne. Muszę trochę go zebrać. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda takie dzikie kwiecie. Bodajże tu gdzieś mamy dzikie kwiecie, ale musimy... Nie? O, tu jest dzikie kwiecie. Niektórzy bohaterowie właśnie mogą zbierać różne rzeczy, ale wszyscy bohaterowie mogą zbierać dzikie kwiecie, tylko najpierw trzeba je odkryć, a więc to, co ona może odkryć, to jest na pewno dzikim kwieciem. A więc tutaj też my mamy odkryj i zbierz dzikie kwiecie. No właśnie, więc najpierw odkrywamy, a później zbieramy. Jak widzicie, to było takie żółte, bo
nasza Julia nie ma zbyt dobrego skupienia. Przez to nam też misja nie idzie w górę zbytnio, więc zniesmaczenie pomieszczeniem, hu hu hu. Jesteś uprzywilejowana, kochanie. No właśnie. No dobrze, wiem. Zebraliśmy dzikie kwiecie, nasiona i krwawy mech. Okej. W królestwie można zbierać rośliny wszelkiego rodzaju. Jak sądzę, czarodzieje, medycy i szpiedzy używają roślin do wyrobu leków oraz eliksirów. No właśnie, więc oni mogą zbierać wszystkie roślinki, by zrobić z nich różne rzeczy. Dobra, co teraz, Julia, potrzebujesz? Nasza kochana, pokaż nam, co dalej. Chyba będziesz musiała walczyć z tym rabusiem, co nie? Ale już się właśnie wszystkie rzeczy, które robimy, dają nam nastrójniki, a więc niektóre, wiecie, dobre, niektóre złe nastrójniki. W średniowieczu są tylko dwie potrzeby, jest tylko głód oraz energia. A tutaj, jak rozwiniemy, są nasze właśnie Julii. Jest poziom naszej Julii, bo każdy jest maksymalnie 10 poziomów, ale później można zdobywać poziomy dodatkowe. Tu są nasze cechy naszej Julii oraz tutaj jest jej wiara. Na razie jest agnostyczką, poza tym na razie nie posiadamy żadnej katedry ani niczego takiego do wiary. To musimy spokojnie zbudować. Na razie mamy pałac i salę tronową i tyle w naszym królestwie, ale to Wam chyba pokażę na koniec. Tutaj są jeszcze związki, a więc wszystkich simów, jakich znamy. Rodzina, przyjaciele i te sprawy. I na koniec wyposażenie. Zawsze mamy... Monarcha zawsze ma jakiś miecz i zawsze ma jakąś zbroję do walki, bo nasz monarcha może również walczyć, przepraszam. I co teraz mamy? Właśnie teraz mamy wyzwać tego na pojedynek. A więc monarcha i wyzwij na pojedynek. No, bo to chyba mieliśmy zrobić. No, nasza Julia jeszcze, wiecie, nie za bardzo umie walczyć, bo dopiero ma pierwszy poziom. Właśnie. Proszę, proszę, ofiara przyszła odwiedzić mój las. Lepiej oddaj mi swoje pieniądze, jeśli wiesz, co dla ciebie dobre. Bandyta ośmiela się grozić królowej. Mój niezawodny miecz wymierzy sprawiedliwość temu zabójcy. Myślisz, że możesz mnie pokonać? Przekonamy się o tym. No dobrze, więc tutaj ważne w walce. Ja mam wyłączone lekcje, więc mi się tutaj już nie pojawiły o walce. Ważne jest zdrowie i wytrzymałość. Jeśli spadnie wytrzymałość, a na przykład wytrzymałość możemy używać poprzez robienie jakichś specjalnych ciosów, co nie, jak na przykład uderzenie rękojeścią czy coś takiego i to zużywa wytrzymałość. Więc jeśli komuś spadnie wytrzymałość do końca, to właśnie kończy się bitwa, albo jeśli komuś spadnie zdrowie do końca, to się zakończy bitwa i ten, który, wiecie, szybciej mu się coś skończy, ten przegrywa. O, i na tej zasadzie. No mówię, ja mogłabym robić jakieś specjalne rzeczy, poza tym Julia, jak będzie rozwijała się jako monarcha, to będzie również rozwijała swoje umiejętności w walce. Ale ja już widzę, Julio, że ja muszę te odgłosy ściszyć. Więc ściszymy może odgłosy na tak, bo widzę, że już pod waszych odgłosach walki, że mnie przekrzykujecie i będziemy się tutaj, o właśnie, bić o te odgłosy, więc myślę, że teraz chyba jest lepiej. Jak mówiłam, ja tu jeszcze wszystko testuję, więc powoli, powoli, powoli. Tak jak mamy, wiecie, pozytywne skupienie, to rośnie nam też ocena misji, bo tu jest ocena misji. Ocena misji rośnie, gdy mamy pozytywne skupienie i maleje, gdy mamy złe skupienie. Czasami, jeśli ignorujemy zadania tutaj te, które mamy, to nam może też spaść ocena misji. Jeśli nie wykonamy swoich zadań też tutaj dziennych, to nam się też pojawią tutaj negatywne wskaźniki, a pozytywne, gdy wypełnimy nasze zadania. A więc to też się później wszystko na to nasze skupienie wpływa. No dobrze. Triumf! Bandyci mogą stać się poważnym problemem w mieście Verona, ale rycerz lub szpieg zdoła ich powstrzymać. Teraz mogę w spokoju zbierać drewno. Dobrze, a więc co chcesz dalej robić? Zbierz drewno w lesie. A teraz klikamy właśnie na las i zbierz drewno. To jest tak naprawdę taka mysia dziura, jak w The Sims 3. Więc ona sobie tutaj po prostu idzie i znika na chwilę i wykonuje jakieś zadania. A więc coś, co znamy z The Sims 3, jeśli ktoś grał, no to to jest właśnie ale taki budynek, w którym nasz sim znika i coś przez jakiś czas robi. A więc ja mogę w tym czasie sobie spokojnie przyspieszyć i na koniec właśnie, albo w trakcie, czasami są różne przygody i różne rzeczy. Musimy czasami podjąć jakieś różne decyzje o właśnie, co nasz sim ma zrobić. Tutaj akurat tylko nam jest tylko powiedzenie, co się tam stało. W lesie zawsze można było znaleźć jakąś przygodę. Drewno zostało zebrane i królestwo wkrótce na nim zarobi. Dobrze, a więc nasza Julia zebrała nam tutaj nasze
drewnianką, to drewno doskonale nada się na następny projekt budowlany królestwa. Budowniczy będzie potrzebował także kamienia. Mogę trochę go wydobyć w jaskini przy cmentarzu. A co ty masz takie złe? Aha, uprzywilejowana. Już widzę, że tutaj ci niestety bardzo, ale to bardzo mocno przeszkadza. Zmęczona po walce oraz szuka. A, brak wiary ci przeszkadza. Okej, dobra, jak widzicie, mam tutaj ten wskaźnik. Ja już go mogę użyć, żeby nasza Julia szła nim na lokację. Oczywiście, jak widzicie, podobne widoczki. Podobnej takiej estetyki jak The Sims 3. Ale tak jak mówiłam, cały czas wzorowane na The Sims średniowiecze. Pięknie tutaj, co nie? Dodatkowo The Sims średniowiecze się tak szybko ładuje. The Sims 3 ma to do siebie, że potrafi się gra ładować bardzo, ale to bardzo długo. A The Sims średniowiecze się ładuje bardzo, ale to bardzo szybko. Ach, moja pani, czy możemy zamienić słówką? Chodzi o moją pracę tutaj. To jest chyba kat, co nie? Nie, grabarz. A więc musimy z nim porozmawiać o kopaniu grobów. Jak zwykle, jak musimy z kimś o czymś porozmawiać, to tutaj będzie jako ta dodatkowa interakcja z boku, a więc będzie to naprawdę łatwe i dobre. Cóż, moja pani, zastanawiam się, czy zechcesz rozważyć wybudowanie kościoła tu w królestwie. W końcu wybudujemy kościół, ale chyba nie na początku. Na początku chyba wybudujemy albo maga, nie, maga nie, albo medyka, albo kowala, albo rycerza, coś takiego. Ja muszę się zastanowić, co będzie najlepsze na sam początek, ale potrzebujemy do tego też punktów zasobów, które dostajemy za wypełnianie misji. A, w ogóle nie pokazałam wam, że misja pokazuje, co dostajemy za dane wypełnienie, ale to wam pokażę, już jak zakończymy tę misję. Wydaje mi się niedogodne grzebanie tych ludzi bez odpowiednich rytuałów odprawionych przez kapłana Jakubińskiego oraz Piotrańskiego. Dziękuję ci, moja pani. I teraz musimy zdobyć kamień w jaskini, a więc klikamy na jaskinię i zdobyć kamień. A więc to samo, nasza Julia tam zniknie. Interesująca propozycja. Jest wiele rzeczy do rozważenia, gdy wybieram, co zbudować w następnej kolejności. A skoro o tym mowa, potrzebujemy kamienia. Oczywiście, że tak. I teraz mamy coś tutaj. Coś się tutaj stało. Julia zbierała kamienie, zagłębiając się w nieskończoną sieć tuneli. W końcu opuściła się po stromym urwisku prowadzącym w ciemną otchłań. Na dole Julia dotarła do podziemnego jeziora. Natknęła się na niewielką skrzynkę leżącą w kałuży. Co Julia ma zrobić? Otwórz ją, zobaczymy. Julia uchyliła wieko i znajduje w środku niewielki skarb w postaci mokrych monet. Dociekliwość się opłaciła, a więc bardzo dobrze. Chyba mam wystarczająco kamienia dla budowniczego. Teraz muszę wpaść do kramu wiejskiego, ponieważ mogę potrzebować pewnych zapasów. Mamy tutaj kram wiejski? Nie, nie widzę. O nie, pokazał się. Dziękuję. Aha, ale też tak mogę zrobić i ścieżka do wioski. I tutaj mamy ścieżkę i wybieramy się, Julio, na lokację. Chodź tutaj szybko. Dziękuję. Sterowanie kamery. Ja mówię, ja te wszystkie rzeczy będę pomijać, bo chyba, że ktoś chce czytać te wskazówki, niech sobie zastopuje, ale to nie, to jest naprawdę niepotrzebne. Ja przewertowałam wszystkie lekcje przed rozpoczęciem gry, by się tutaj orientować, więc mnie to naprawdę nie jest potrzebne. Kram wiejski sprzedaje mnóstwo rzeczy, składniki do gotowania, pancerze, broń i wiele innych przydatnych przedmiotów. Oprócz tego towar stale się zmienia. Jako królowa mogę wykorzystać złote simole, które każdego dnia są dodawane do moich funduszy i pochodzą z podatków. Albo mogę zbierać i sprzedawać towary. Właśnie, oczywiście ty musisz wybrać się do kramu wiejskiego, tak też jest. Tak, musimy się do niego wybrać. Przy okazji zrobimy zakupy. Tutaj mamy simole, które mamy i przynajmniej troszeczkę wydamy na jedzenie, żeby mieć za co gotować. A więc tak, bo tutaj musimy kupić wszystkie potrzebne rzeczy. Jeśli chcemy sobie coś fajnego ugotować, to musimy mieć składniki do tego, nie tak jak w The Sims 4. Tutaj musimy sobie kupić składniki, żeby móc sobie coś fajnego ugotować. Tak to będziemy mogli sobie ugotować tylko kaszę, a kasza powoduje niedobry nastrójnik, o właśnie ten zły nastrójnik, co obniża nam skupienie. Więc tutaj warto przychodzić. I chciałam powiedzieć, że jeśli danym bohaterem akurat nie gramy i gramy kimś innym,
to bohater, którym nie gramy, dostaje codziennie simole za swoją pracę jakby. I przez to, jak na przykład następny raz zaczniemy grać jakimś bohaterem, to on będzie miał więcej simoli, niż go zostawiliśmy. I dlatego będzie sobie można coś kupić. I ja tutaj kupiłam może troszeczkę mięsa drobiowego, więc może tak z 5 sztuk. Nie za dużo, bo nie chcę tutaj za dużo wydać, wiecie. Niehartowany półtorak. Ważny też jest ciężar, bo nie mogę za dużo jej dać naszej Juli do, wiecie, do dźwigania, bo ona jeszcze nie jest wyćwiczona. To może się na razie z tym powstrzymam. Trochę sera weźmiemy, też może z 5-6. Tego na razie nie potrzebujemy. Może kilka jabłek. Tutaj też jest jakiś miecz. Bardzo ciężki. Jęczmień może nie. Może jakąś, może pstrągę, jakąś rybkę. To się... O, może jakieś mięso z dzika, raz, dwa. Gołębia może nie. Grzybka, a może być z kilka grzybków. Ja tak chcę, wiecie, troszeczkę więcej kupić, żebym mogła też trochę lepsze rzeczy gotować, poza tym, żebym nie musiała już tutaj często odwiedzać tego tutaj wszystkiego. Może jeszcze trochę kapusty. Może jednego węgorza, jednego miecznika. Ziemniaka może nie, może śledzia. I sarninkę. Tak, niedużo wydawać, a już wydałam 700 simoli. Dobra. 700 simoli wydane. Łatwą ręką, co nie? Mówiłam, niedużo wydawać. O, i tutaj znowu coś się tutaj nam pokazało. Smukła dama zbliżyła się i ukłoniła. Julia, usłyszałam wieści o twoim przybyciu i na twoją cześć przygotowałam dwa podarunki, które pomogą ci budować twoje królestwo. Jednakże wręczę ci tylko jeden z nich. To, jaki dar otrzymasz, zależy od twojej odpowiedzi na to pytanie. Jaką cnotę chcesz wprowadzić do królestwa Werona? Bezpieczeństwo. Zbroja hartu monarchy, proszę. No dobrze. Bardzo fajnie, dobrze. Dziękuję. Dostaliśmy zbroję. Julia, już widzimy, powoli wraca z tego kramu i w swoim wyposażeniu ma wszystko, co jej kupiłam. Ma też chyba te zbroje. To jest ta zbroja? Tak. Obrona 4, ciężar 3. A ta twoja? Obrona 3, ciężar 3. A więc ma taką samą obronę, więc wydaje mi się, że nie będę jej... Nie, ma obronę 4, przepraszam. Nie, to jak najbardziej. Jeśli chcemy, żeby coś nasz używał, sim, to musimy go to wyposażyć. I przy następnej walce ona będzie tego używała. No, tej zbroi do walki. No, miecz można również ostrzyć, a więc ważne, żebyście właśnie przed walką zawsze sobie naostrzyli miecz, żeby on tutaj był właśnie lepszy, po prostu lepszy, dobra. Królowo, królowo, pomocy proszę, więc ona, pani nas prosi o coś. Mamy ją chronić, a więc chroń tę osobę. Chroń Julio, nasza Julio. O co chodzi, panienko kochana, no? Trochę nam długo się schodzi, być może ten odcinek będzie ciut dłuższy. No mówię, muszę wypełnić całą misję, żeby móc zapisać grę. No niestety nam troszeczkę ocena misji się nie podnosi fajnie. Na razie jesteśmy cały czas na srebrze, no cóż. Na rynku miejskim jest pewien mężczyzna. Wepchnął mnie w błoto i obrzucił wyzwiskami. Tak się nie może dziać w mieście Werona. Nic pani w moim królestwie? O, na pewno nie. Na pewno nie. Dobra, idziemy na lokację, Julia, chodź. Idziemy, kochana. O, i już jesteśmy na rynku wiejskim bodajże. Tak. To musi być on. Nie pozwolę na kołtuństwo w mieście Werona. Trochę czasu w dybach nauczy tego niecponia, by pomyśleć, zanim coś zrobi. Więc tutaj chyba monarcha wyślij w dyby, co nie? Tak, wyślij osobę w dyby. Tylko monarcha może wysyłać w dyby. Więc wyślemy w dyby. Zaraz pewnie przyjdzie tutaj kat po niego. O, właśnie, by go zabrać. No dobrze. No właśnie. Ciekawe, jakby sobie inna postać z nim poradziła. I co? Wybierz się do Połaci Padołu. O, nawet nam się pojawiło na lokacji, ale jakby co? Połać Padołu jest tutaj i jest tutaj nasza fajna tutaj, powiedzmy, tak fajne zwierzątko, o, które wymierza sprawiedliwość, taki powiedzmy sposób na
Na zabicie tych, którzy są niegrzeczni? Pora ukarać Nicponia, to mu pokażę, by pomyślał dwa razy, zanim zadrze z moimi obywatelami. Oczywiście, że taki co tutaj rzuci jajem. O, ale ty jesteś niemiła, Julia. Masz rzucić w niego jajem. No cóż, ale jak nam każą, to nam każą. A tutaj na niego muszę kliknąć i rzuć jajem. No, a więc połać osądu mamy. Oczywiście od czasu do czasu trzeba nakarmić też połać osądu. Więc to jest chyba też jedno z zadań rycerza i monarchy i chyba właśnie również szpiega. Jedno z zadań codziennych, żeby właśnie karmić. I wtedy w wyposażeniu musimy mieć jakieś mięso. A więc jeśli nie mamy mięsa, to wtedy trzeba kupić, by właśnie móc nakarmić naszą bestię. Ach, dobrze być królową, co nie? Co teraz? Wróć do sali tronowej. No to dobrze, no to wracamy. Widzę, że tutaj taka bardzo dzień misja, żeby nam wszystko pokazać to jest. A więc właśnie. A więc nam pani tutaj dziękuję, że jej wysłuchałyśmy. Dobrze, a więc wracamy do nas. Powoli, powoli, powoli. Julia by powoli musiała coś zjeść też. No zaraz zobaczymy, co nam będą też kazali zrobić w naszej sali tronowej. Idziemy, idziemy. Ja trochę będę to przyspieszać oczywiście. Ja, podróżny kupiec, sprowadzam wiele wybornych i wytrawnych dóbr, by ci ją pokazać. Proszę podejść do mnie, aby zaznać najlepszej obsługi w mym fachu. Nie prawiąc marowów, można stwierdzić, że oznaką dobrego barda jest nie tylko melodyjna poezja jego kompozycji muzycznych, ale także silne ciało, co wynika z poświęcenia swojemu rzemiosłu. I teraz musimy coś wybrać, a więc dokonujemy wyboru. I teraz może się na różne... W różne strony potoczyć ta misja. O właśnie. Pierwsze kroki. Kliknij, by dokonać wyboru. Minstrela Izbelut to osoba, którą skuszę. Ogorzały, przystojny bard. Co? Dobra. Handlarka Ramona to osoba, którą zachwycę. Piękna i elegancka handlarka. A, więc teraz musimy... Ho, ho, ho. Albo możemy skusić jedną, albo drugą. Albo więc albo barda, albo handlarkę. Jedną i drugą rzecz, bo w końcu będziemy mieli własnych. Bo to są właśnie, jest i bohater bard, i bohater handlarka, których później będziemy mogli stworzyć, jak już im wybudujemy ich budynki. Kogo tutaj weźmiemy? Barda czy kupca? Może handlarkę Ramona, bo ten... Izabelut ma bardzo złą nazwę, a więc nie chcę jej wymawiać. Nigdy nie udało mi się oprzeć kobiecie, która zna wartość złota i zakładam, że ona nie zdoła się oprzeć temu dzikiemu kwieciu, które udało mi się zabrać wcześniej. Cóż, witajcie moje śliczności, zdaje się, że pod moją nieobecność przybyło kilku gości. Myślę, że jedna z tych osób wpadła mi w oko. Naprawdę, bo mogłam tego faceta wziąć, no ale dobra. Daj kwiat. Muszą mieć lepsze relacje. I to jest najgorsze. Teraz musimy sobie troszeczkę z nią porozmawiać, by móc jej coś dać. A więc to jest najgorszy etap tej gry. Widzę, że jej powoli głód spada. Za chwilę coś pójdziemy sobie przekąsić. Julio, nie martw się, kochana. Oj, przepraszam, że za odgłosy, ale szambowóz podjechał. Jak najbardziej przepraszam. Nie wiem jeszcze, jak tak długo misja będzie trwała, no ale zobaczymy, zobaczymy. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że jeśli się będzie ignorowało bardzo długo swoje zadania dzienne i się ich nie będzie wypełniało, to nawet nasz bohater może trafić w dyby, albo może trafić do połaci osądu, a więc tam może nawet zginąć. A więc warto wypełniać zadania dzienne i ich zbyt długo nie ignorować, bo można za to zostać ukaranym. No, już możemy jej dać kwiat? Nie. No to co? No to jeszcze raz poznaj. Jeszcze raz może rozmawia o dziełach sztuki. Jak widzicie, rozmowa tutaj wygląda podobnie jak w The Sims 3. A więc jest bardzo, bardzo podobnie. Te wszystkie dymki i to wszystko wygląda jak w The Sims 3. Widzimy, tutaj jest jakiś nasz, powiedzmy, poddany, który składa hołd naszej Julii kochanej. Już mogę tobie dać kwiat? Mogę. No. No dobra, troszeczkę źle, że uwodzimy kobietę, ale powiedzmy, że to jest takie przyjazne. Tej żadnego romansu nie będzie. Po prostu chcę ją zachęcić, żeby była w naszym królestwie. Julia nie jest, wiecie, ona woli facetów, więc tu jest wszystko okej. Co tu jest? Uprzywilejowana. No, tu jest jej fajnie, co nie, Julia? Tu jest ci fajnie, a więc okej.
Ach, dziękuję ci. Zdarzyło mi się już handlować kwiatami, ale żaden nie był tak piękny jak ten. Jesteś bardzo miła i wielce czarującą. Jesteś bardzo miłą i wielce czarującą królową. O właśnie, tak? I teraz mamy dać tej osobie zapas, a więc mamy mu dać to, co zebraliśmy naszemu budowniczemu Bohdanowi, jak dobrze pamiętam. Bohdan? Bohdan. Bohdanek nawet. Ach, wczesny rozkwit miłości. Nie mogę... tam, co ty mówisz? Wyglądają świetnie, wasza wysokość. Daj mi trochę czasu na dokonanie inwentaryzacji, a dopilnuj, abyśmy mieli dość zapasów na następny budynek, jakiego sobie zażyczysz. I to chyba będzie koniec misji. Jak widzicie, nastała wieczór i dostaliśmy zadania dzienne. Super. O właśnie, ale to jest chyba część tej misji, że w tym momencie dostajemy zadanie dzienne. Ha, bo mamy trochę czasu dla siebie. Okej. I możesz, właśnie, prawdę mówiąc, w dowolnej chwili podczas misji mogę zrobić sobie przerwę od zadań misji, zrobić cokolwiek chcę. Nie będzie konsekwencji, o ile utrzymam wysokie skupienie, chyba że spędzę cały dzień ignorując swoją misję. Właśnie. Nie musimy cały czas robić obowiązków, jakie nam każe misja. Nie mogę? Nie mogę. Dobra. Mogę? Mogę. Dobra. Teraz mogę przejść dalej, mogę pozamykać. Czasami kilka godzin możemy spokojnie spędzić na wykonanie rzeczy, które właśnie są związane z naszymi zadaniami codziennymi, albo na podniesienie tutaj sobie właśnie naszych potrzeb, a więc nie musimy co chwilę biegnąć z misją. Nawet czasami, żeby osiągnąć platynę, wskazane jest, aby troszeczkę wolniej robić tę misję, bo wtedy za te pozytywne skupienie nam misja rośnie szybko i właśnie wskazane jest to, żeby sobie troszeczkę dać odpocząć, wykonać sobie zadania dzienne, uzupełnić swoje potrzeby, a dopiero później dalej ruszyć z misją, wykonać jedne, dwa zadania misji i znowu popracować nad czymś innym i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest nawet wskazane, jak czytałam na jednej ze stron, właśnie, żeby trochę to robić powoli. Ale teraz przygotujmy sobie jedzenie. Chodź, Julio, a więc zaczniemy od jedzenia, bo jesteś już głodna. I sobie zrobisz... Nie. Może zupę cebulową, mówię, wszystko, co zrobimy oprócz kaszy, da nam pozytywny nastrójnik, a więc kasza jako jedyna da nam negatywny nastrójnik, a wszystko inne da nam pozytywne. Widzę, że tutaj mamy nawet butelkę do napitków, a więc bardzo fajnie jest wyposażona ta sala tronowa i ma też właśnie karta, więc to jest bardzo, bardzo fajne. Ale długi mi dzisiaj wyjdzie odcinek, no ale cóż, chciałam Wam powiedzieć, że żółte znaczki są związane z misją, a pomarańczowe są związane z zadaniami dziennymi. O nie, mamy tu poszczuć kogoś papugą, a my papugi nie mamy, a papugi są drogie. Musimy mieć papugę wyposażenie, żeby móc kogoś poszczuć tą papugą. No. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że ja mam grę The Sims Średniowiecze w wersji Deluxe, bo taka jest obecnie możliwa do kupienia na Originie. I ta wersja Deluxe zawiera podstawkę gry The Sims Średniowiecze oraz dodatek Piraci i Bogaci, a więc ja mam też dodatek. Jedyny dodatek, który tak naprawdę wyszedł do tej gry, to mam go kupionego. Tylko w takiej chyba wersji można kupić obecnie grę, jedynie na Originie. Być może kiedyś jakaś oferta w sklepie pojawi, ale oczywiście gra The Sims Średniowiecze jest już z 2011 roku, a więc swoje takie 6 latek ma. Dobra. A więc niestety poszczuć papugą cię nie poszczujemy, ale widzicie, Julia się teraz dobrze czuje dzięki smacznemu posiłkowi. Dobrze. I teraz musimy co? Wydać edykt. A więc wydajemy chyba go na mapie taktycznej. Najpierw oczywiście musimy go zaproponować. A więc chodź, Julio. Wykonamy to zadanie dzienne i pójdziemy dalej z misją. Wykorzystaj czas dla siebie. Aha. A więc teraz mamy czas dla siebie. Aha, a więc możemy robić co chcemy. No dobra. I możemy zaproponować jeden z tych edyktów. Każdy z nich daje nam coś. Opodatkuj eksporty klejnotów z Kupczyc, albo wyślij nadwyżkę wina z Kupczyc. Przepraszam, ale nie dało mi się wyznaki, musiałam sobie trochę kaszlnąć. Dobra. Myślę, że pójdziemy z tymi klejnotami. W to wino się nie będziemy tutaj bujać. A więc zaproponujemy taki edykt. Oczywiście zostały zaproponowane przez innychże osoby inne dykty, a więc możemy sobie je tutaj obejrzeć. Zobaczmy. Mamy edykt, a nie, może nie tak. Sobie
pomonitorujemy poparcie dla edyktów. O tak, to zrobimy. A więc tak, tu jest nasz o klejnotach i będzie jedna osoba głosowała. Tutaj jest prowadę do odsprzedaży towarów. I tutaj są podatki dla wieśniaków, którzy nie pracują w obrębie zamku, zostaną obniżone. Aha, i to jest edykt wiodący. Okej. No dobrze. A więc teraz już myślę, że wezwiemy ich do głosowania. To się z czasem też samo zrobi głosowanie. Ale ja myślę, że możemy ich wysłać, żeby jak najszybciej to poszło. I myślę, że my też nie będziemy głosować na swój edykt, ale zagłosujemy na ten, za którym jest większość, aby w końcu jakiś edykt nam tutaj powstał. I ten edykt został przyjęty, tamte dwa zostały odrzucone. Ok. Obowiązki to podstawa mojej władzy. Wypełnianie ich pomaga mi się skupić, a skupienie oznacza, że zdobędę więcej ważnych zasobów do budowy mojego królestwa. Właśnie, bo im wyższa ocena misji, tym więcej zdobywamy rzeczy za wykonanie tej misji. Potrzebuję doradcy, który pomoże mi utrzymać moje obowiązki pod kontrolą. Napiszę list oferujący zatrudnienie i wyślę go natychmiast. A więc oczywiście napisz list z ofertą zatrudnienia. Chodź Julio, napiszemy list. Tutaj nasz budowniczy się nam tutaj będzie Bohdanek się kręcił. Ja cię będę Bohdan nazywać. Taki Bohdanek. Wysłanie tego w szkatule pocztowej zagwarantuje mi szybkie pojawienie się doradcy. Szkatułę mamy tutaj przed zamkiem. Ogólnie jest kilka szkatuł w królestwie. Jest jedna na rynku wiejskim. Jest też jedna przy jednym z kościołów, a więc jest ich kilka. I chyba jest też jedna przy tam, gdzie jest dom maga i medyka. I teraz musimy go wysłać. Oczywiście w The Sims średniowiecze nie ma telefonów, a więc wszystko się robi za pomocą szkatuły pocztowej oraz gołębi, a więc za chwilę to zobaczycie. Tutaj jak najbardziej, o tutaj mamy swojego minstrela, a ten o trudnej nazwie, o trudnym imieniu do wymówienia, no cóż. I widzicie, że bierzemy gołębia, o, tak miałam powiedzieć, i za chwilę go wyślemy. O właśnie, leć gołąbku, leć. Wkrótce się pojawi mój nowy doradca, poproszę go o pierwszą radę dla królestwa. Myślę, że Julio... Grzymisław, ojej, doradca Grzymisław, Matko Święta. Poproś go o radę, chodź, poprosisz Grzymisława o radę, Matko Święta, co za imię? Już się tych imion tutaj boję, a Grzymisław i chyba właśnie Bohdanek to będą chyba często osoby, z którym nasza monarchini będzie rozmawiała. Moja pani, szczerze mówiąc, tej sali tronowej czegoś brakuje, musisz się lepiej wyposażyć, jeśli zamierzasz zaimponować jakimkolwiek zagranicznym przywódcom lub profesjonalistom. Będziesz potrzebować simoli na zakup obiektu, więc dodaj je do twojego funduszu. Zazwyczaj będziesz codziennie zarabiać simole na podatkach lub sprzedając zebrane przez siebie zapasy. Tak, bo to dzikie kwiecie, które zabrałyśmy, można również sprzedawać. O właśnie, i teraz musimy przejść do trybu budowania, no bo to oczywiście jest samouczek, który nam pokazuje, że tutaj coś mamy, coś teges, szmeges, nie? Dobra, aha, muszę coś kupić. No dobrze, no to myślę, że kupimy te ławki, których tu brakuje. Będzie w domowych rzeczach? Chyba nie. W komforcie będzie. Właśnie, bo bym chciała... Tu są łóżka, krzesła do salonu, sofy i kanapy. O właśnie, jakąś sofę. Te rzeczy z dodatku będą właśnie oznaczone tymi szpadelkami. Pokażą mi się te rzeczy? Załadują mi się tutaj? Halo, gro? Ojejsiu, gro, bo chyba mi przez to... Dobra, dowiedz się więcej, może mi to zniknie? Nie zniknie. I mi się nic nie chce wczytać. Aha, to jest taka ławka. Tu jest taka ławka. Tu jest taka ławka. O, wczytały się. Wczytały się ławeczki. No, wczytują się przynajmniej. Nie no, coś takiego, wiecie, zwykłego dla naszego ludu, ale może Sławka Piotrańska. Ale wiecie, jakiegoś takiego niezbyt wyszukanego. No, z takimi krzyżami. Że nie bardzo, ale taka kamienna nam też tutaj niezbytnio pasuje. Co by tu postawić, wiecie, takiego, co by nam tu naprawdę pasowało, no. O, to nam tutaj będzie pasować. Idealnie, bo mamy tak kamiennie.
Dziękuję. Tylko jakby cię tu postawić? Z altem oczywiście, jak zwykle w każdej grze, możemy tutaj sobie stawiać jak tylko chcemy. Wiem. Gdzie ja mam coś do kopiowania? Halo? Ja wiem, że ja mogę skopiować. A, tu na pewno mam. Ha, 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 narzędzie stempla. Okej, okay, mamy stempelek. Nie chcę, bo nie chcę mi się szukać drugiej ławki. Nie no, a nie, bo mamy mało simoli, kurczę. To sobie postawimy dwie ławki, tyle. Biedni jesteśmy, ja za dużo wydałam na jedzonko. Na dwie ławki nas stać, to może jakoś tak postawimy je tutaj. A wiem, że raczej z nich nie będę korzystać, ale żeby były, jest to w końcu sala tronowa. Dobra, wracamy do trybu życia, ale mamy mało w skarbcu. Julia, musisz zarobić. Znacznie lepiej, moja pani. Zasugeruję nawet oficjalne orędzie głoszące, iż sala tronowa ma być otwarta dla dyplomatów z obcych krain. A więc musimy ogłosić otwarcie sali tronowej. Jak to mam zrobić tutaj? Nie. Tutaj też nie. Może tutaj gdzieś na tym udziel audiencji. Prywatność. Jak ja to mam zrobić? A, na Simie. Dobra, tu na niej muszę kliknąć i ogłosić otwarcie. Okej. Okej. Wszystkiego się uczę ja też tutaj. Wiecie, to nie zawsze jest takie łatwe znaleźć daną interakcję, jak to trzeba zrobić. To niezły pomysł, by zastanowić się nad bardziej otwartymi relacjami z naszymi sąsiednimi nacjami. Muszę zerknąć na mapę taktyczną, zanim będą kontynuować rozwój mojego własnego królestwa. Okej, okay, a więc teraz mamy ocenić sytuację polityczną. Okej, okay. No to co? Oceń sytuację polityczną, Julio, kochana. Chodź, ocenimy sytuację. Oceniaj, oceniaj. Aha, to po prostu tyle. Znamy tylko kupczycę, rękodzielcę i mamy naszą Weronę. Okej, okay, gdy miasto Werona się rozwija, podobnie dzieje się z kilkoma terytoriami, które mogą zwiedzić. A skoro mowa o rozwoju, ciekawe, czy mistrz budowniczy Bogdanek ma już ukończoną inwentaryzację zasobów. Bogdanek, gdzie mój znacznik Bogdanka? O, tu jest Bogdanek. Proszę, rozmawiaj o przyszłości królestwa, bo chyba o tym mamy porozmawiać, czy nie? Czy mamy go coś? Chyba to. Co nie? Tak, rozmawia o przyszłości królestwa. Gdzie jesteś, Julia? Tutaj. No dobrze, dobrze. Jak widzicie, nasza Julia się dobrze trzyma. O, to jest dość zapasów, a budowniczowie są gotowi. Pozostaje tylko jedna kwestia, moja pani. Co chcesz zbudować, wasza wysokość? I to chyba będzie koniec zadania. Tak. A więc Julia uzyskała drugi poziom. Ma też luźną postawę w walce. No i co? Uzyskaliśmy 10 punktów zasobów i jeden aspekt wiedzy. I uzyskała też za wykonanie tej misji 400 simoli nasza Lady Julia. Oczywiście za wykonywanie misji nasz sim również wykonuje. Dostaje wynagrodzenie często. Nie zawsze, ale dosyć często dostaje również wynagrodzenie. Zawsze dostajemy jakieś punkty zasobów i zawsze dostajemy jakieś aspekty. Pojawiła się mocna królowa, ale nadchodziły trudne czasy i władza, jaką sprawuje Julia, zostanie poddana większym wyzwaniom, niż mogła to sobie wyobrazić. Dobrze, gro, już tam przechodzę. Oczywiście każe nam tutaj rozwinąć to i widzimy, że zdobyliśmy punkcik wiedzy i teraz jest na wysokim. Bo oczywiście nie mamy nic, tak, bo taki szary kolorek pokazuje nam, że nic nie mamy w naszym królestwie. Dopiero sobie tutaj to zapełniamy. I ważne jest też to, żeby wybierać misję, które mogą nam zapełnić te rzeczy. Nie możemy wypełnić czegoś, co nie jest na takim jasnym polu. A te jasne pola się pokazują, gdy budujemy jakieś budynki. Każdy budynek, tak jak tutaj sobie zobaczycie, jak na przykład koszarem. W koszarach chyba mieszka rycerz. Odblokowują nam jakieś rzeczy, a więc koszary odblokują 4 punkty ochrony. Tu akurat las, nie można nic zbudować. To jest takie dodatkowe, tutaj nikt nie mieszka. A na przykład tutaj mieszka sobie Piotranin i odblokuje nam kulturę oraz wiedzę. Jakubin nam na przykład odblokuje też kulturę i ochronę.
Tutaj już nic, tutaj jest tylko do królanta, tutaj nic nie ma dodatkowego, tu jest kram, tu jest karczma, która też nam coś odblokuje, ale mówię, wypełniamy misją dane aspekty, ale musimy mieć odblokowane miejsca poprzez misję. A więc tutaj widzicie mnóstwo budynków mamy do zbudowania i już możemy coś zbudować, a więc już w następnym odcinku ja coś zbuduję, zastanawiam się dokładnie co zbudować i też odblokujemy nowego naszego bohatera. Zobaczmy, jakie mamy misje dostępne, a więc dość dużo. Te oznaczone tutaj tymi nożami to są misje dostępne dzięki dodatkowi, a więc to są z dodatku właśnie piraci i bogaci. O właśnie, z tego dodatku, ale myślę, że na razie pójdziemy w normalne, no w normalne rzeczy, być może jakąś silną władzę czy coś, może właśnie jakąś ochronę sobie tutaj zdobędziemy. To jest nam tylko monarcha potrzebny, już widzicie, mam jakieś rzeczy i widzicie właśnie tutaj, co możemy zyskać, a więc ile punktów zasobów, ile simoli dostanie nasz sim za zrobienie tej misji i ile punktów doświadczenia dostaje, a dzięki punktom doświadczenia zdobywa kolejne poziomy swojej profesji. No i jakie aspekty nam się tutaj rozwiną, jeśli zdobędziemy, tak jak rozwiniemy, to widzimy, co na jakim poziomie dostaniemy. A więc widzimy, że na srebrze 20, ale na przykład na złocie i platynie już 30 punktów zasobów dostaniemy, a więc to też jest ważne. No, bo nie, jak widzicie, im lepiej zrobimy daną misję, tym lepsze dostaniemy tutaj rzeczy. A więc ja ostatnio zrobiłam na srebrze misję, a jakbym zrobiła na złocie, to byśmy na pewno dostali więcej różnych rzeczy, a więc ja sobie wszystkie te misje przeanalizuję po odcinku. I oczywiście coś w następnym odcinku wybiorę. Ja już na dzisiaj ten odcinek będę kończyć. Przypominam, że ta seria będzie się pojawiać w czwartki o 12 na moim kanale, zaś we wtorki oraz w soboty na moim kanale pojawia się seria Nadmorskie życie z gry The Sims 4. A więc ja mam nadzieję, że ten odcinek, pierwszy wprowadzający odcinek do gry The Sims Średniowiecze, Wam się podobał, że go że polubiliście również tę grę, bo jest bardzo klimatyczna, bardzo fajna i że tutaj się będzie na pewno bardzo, bardzo wiele działo. Ja z przyszłością czekam na następny odcinek, a więc jak najbardziej mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie, żeby go zalajkować, również skomentować. Pamiętajcie, żeby pisać, kto tam mógłby być jakim bohaterem, bo już w następnym odcinku jakiegoś nowego bohatera tutaj nam stworzą, a więc i na pewno jakieś imię będę musiała dla niego wybrać. Oczywiście nazywam tutaj wszystkich bohaterów po Romea i Julii, tak? Od Romea i Julii. Od książki Romeo i Julia Szekspira. A więc jeszcze raz, mam nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!